końcówka października jest jak na tę porę roku bardzo ciepła i słoneczna, ale temperatura prędzej czy później znacznie spadnie, a wtedy zaczną się problemy. Wprawdzie miejskie jednostki z powodu oszczędności i braku dostępności węgla decydują się na zmniejszenie na przykład o stopień temperatur w pomieszczeniach, jednak w przypadku instytucji, które z założenia mają dać ciepło i pomagać, to nie jest takie proste. Schroniska dla zwierząt coraz bardziej zaczynają odczuwać wzrost cen, zwłaszcza energii. Odczuwamy to już od początku tego roku, bo na przykład pierwszy rachunek, który nam przyszedł za ogrzewanie, porównując go do ilości spalonego gazu rok do roku, czyli styczeń do stycznia, no to mieliśmy rachunek pięciokrotnie wyższy, a nie są to małe rachunki. To samo mamy z energią, więc nośniki energii poszły bardzo do góry. Poszły pensje do góry, ludzie przy tej inflacji również mają wyższe oczekiwania, jeśli chodzi o zarobki. O ile schroniska miejskie mają się nieco lepiej niż takie, które nie są finansowane z budżetu gminy, to w obydwu przypadkach problem rosnących cen jest taki sam. Zresztą nawet gdyby pieniędzy nie brakowało, to problem jest inny. Tak jak w schronisku dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, gdzie brakuje węgla i nie wiadomo, kiedy będzie można go kupić. Obiecano nam, że dostaniemy w ramach kolejki 8 ton. Tu nas troszeczkę poratowało PGG, natomiast potrzebujemy na sezon około 25. Skąd weźmiemy ten pozostały węgiel? Nie wiem. Na razie liczę na to, że będzie taka pogoda jak dziś i być może to pozwoli, że przetrwamy. Jeżeli będziemy mieli kupić węgiel po około 4000 za tonę, to proszę to sobie przemnożyć, więc braknie nam jeszcze na no prawie 20 ton. Jest to kwota, której po prostu nie będziemy w stanie udźwignąć. Wzrost cen energii czy brak węgla to największy, choć nie jedyny problem. Wysoka inflacja odbija się też na wydatkach na karmę dla psów czy kotów. Jak mówią, w schroniskach ceny jedzenia dla zwierząt wzrosły nawet o 100%. Karmy potrzeba coraz więcej, bo wzrost cen sprawia, że ludzie coraz częściej porzucają swoje zwierzęta.